W sobotę 18 czerwca nasza dzielnica obchodziła swoje doroczne święto. Białłęcki Ośrodek Kultury zorganizował w okolicach Parku Magiczna piknik iście amerykańskim stylu. Jeśli amerykański, to nie mogło zabrać rodzin lśniących jednośladów, które z wielkim hałasem wjechały na teren pikniku. Pośród nich nie zabrakło oczywiście kultowego Harley'a Davidsona. Jeżeli mówimy o Ameryce, to oczywiście mamy na myśli cheerleaderki, które swoimi pokazami zachwyciły publiczność, choć wykonany kankan pochodził raczej z Francji. Stoisko boku, to już tradycja, otwarte było dla dzieci. Malowanki z białłęckim dzikiem na czele, balony i mydlane bańki bardzo przypadły im do gustu. Oprócz tego na naszych milusińskich czekały dmuchane zamki, pirackie statki i tworzenie obrazów małymi stópkami. Na specjalnie rozłożonym tanecznym parkiecie swoje umiejętności zaprezentowały sekcje taneczne Białołęckiego Ośrodka Kultury. A czym byłby piknik w stylu amerykańskim bez typowego rodeo? Poskromić rozwścieczonego byka próbowali także nasi pracownicy. Niestety, jak widać, nie dali rady. Zapewne to udział obsługi, która siłę maszyny ustawiła na największą moc rażenia. Niemałą populację w Ameryce stanowią Chińczycy, zatem Muzeum Etnograficzne wraz ze sporą grupą najmłodszych mieszkańców naszej dzielnicy postanowiło stworzyć smoka. Jak widać, udało im się to doskonale. No i wreszcie pojawił się sam on, wiecznie żywy, jak widać, Elvis Presley, legenda Ameryki. Brawurowo wykonując największe hity, zebrał burzę oklasków zebranych. Nasz piknik zakończył pokaz tańca Lindy Hop, połączony z jego nauką. Jak widać, spodobała się ona i dzieciom, i dorosłym. Pogoda dopisała, atrakcji było co niemiara, zatem do zobaczenia za rok.